Kochani, jestem już w moim pokoju. Chcę wam pokazać, jak wygląda. To jest garderoba. A tu idziemy dalej do pokoju. Już go widziałam, słuchajcie. To jest pokój dosłownie księżniczki. Oczywiście mam prezenty od Clinique i tak się zastanawiałam, czy brać w ogóle kosmetyki, czy nie. Mogłam nie brać, szczerze mówiąc, bo tutaj wszystko mam. Pokażę wam łaźnię, bo łaźnia jest fajna. Tutaj w ogóle zobaczcie, jakie okno w pokoju. W łaźni oczywiście kosmetyki. Mamy umywalkę, tutaj wannę przy tym oknie. I wielki prysznic. Jest po prostu pięknie, jest lepiej niż sobie wyobrażałam. Także dziękuję Clinique, dojechałam. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Jesteśmy we włoskiej restauracji w hotelu. I nie wiem, czy pamiętacie, jak byliśmy z Darkiem w Hiszpanii. To wygląda bardzo, bardzo podobnie. Kochani, wróciłam z kolacji i padam. Po prostu padam. Kolacja była super, ale ten dzień był bardzo długi, podróż była długa, więc ja spadam spać i widzimy się jutro. Jutro wielki dzień. Uciekam spać. Hej, dzień dobry. Jesteśmy w ogrodzie. Jest pięknie. I ptaki nas obudziły rano. Idziemy teraz na śniadanie nad basenem. Save a little piece of your heart for me. Just a little corner is all I want to ask of you. Just enough. Her fear of irritation. So what that meant was, well, we've got to spin the kajal in a different way. We've got to take this classic and consumer to have a kajal of her own color. And you don't have to worry about smudging and flaking. We've thought of everything. Mm-hmm. Our formula wears does not budge for 24 hours mm-hmm. until you decide to take it off. And you can only remove it with warm water. Today she was so inspired by this color, by the vividness, and she said, Scotty, she always calls me, Scotty, you need to interpret the shade and capture it and incorporate it into the lineup. So this in essence, so we interpreted this color, it turned into coral pop, which is a beautiful modern pink coral that... Kochani, właśnie byliśmy na szkoleniach, na spotkaniu z kreatorami wszystkich kolorów, wszystkich form i dowiedziałyśmy się, w sensie ja się dowiedziałam, mogę się już wszystko wie, dowiedziałam się, jakie będą nowości na jesień i na wiosnę i mogę wam zdradzić, że będzie matowo. Powiem wam tylko tyle, będzie matowo. Kolorowo. czyli tak jak tak, matowo i kolorowo, czyli tak jak wszyscy lubią, bardzo fajnie. Super jest poznać osoby, które jakby na co dzień pracują z tą marką, które ją tworzą. My widzimy to wszystko już w sklepach, gotowe produkty, ale ktoś tam je tworzy, ktoś się wymyśla, ktoś podąża za trendami i bardzo ciekawe było to, jak się tworzy kolory na przykład na podstawie czegoś, co zobaczyliśmy w podróży. Kolor się spodobał i właśnie kreator mówił, robimy taki kolor, więc bardzo, bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać, jak będę dziś te nowości testować, bo podobno dostanę je dziś do pokoju, także wam pokażę. I mam dosyć taki czart, dzięki któremu będę mogła sobie otworzyć te luki. Właśnie wróciłam z warsztatów i zobaczcie, wszystkie produkty czekają na mnie w pokoju. I mam tutaj trzy luki, które dziś Mateo nam pokazywał. To złoto, które widzieliście, Smoky Eye i złote takie powieki z czerwoną pomadką. I dostałam paczuszkę, zobaczymy co to jest. A w ogóle ktoś był w moim pokoju i mi go ogarnął, więc cudownie. Zapakowali wszystkie te makijaże jakby w takie torebeczki, żebyśmy mogły je odtworzyć krok po kroku. I jest ten highlighter, który mi się spodobał, ale fajnie. Jesteśmy na bazarze i powiem wam, że nienawidzę się targować. Taki wielki bazar. Nie znoszę tego. Wolę, żeby ceny były jakieś podane, konkretne. A jak powiem tylko, że coś mi się podoba, to zaczynają się targować. I koniec zakupu. No, ale przynajmniej mam szalik i jakieś małe pamiątki. Idziemy dalej. Kurczę, ponad 40 stopni, czajcie. Jak ja współczuję tym ludziom, którzy muszą mieć zakryte ciało zupełnie. Pytaliście mnie na Insta, czemu noszę pelerynkę, moje kimono, ale słuchajcie, no nie chcę za bardzo odsłaniać ramion. Stwierdziłyśmy, że jednak
normalnie dość, że blondynki non stop nas zaczepiali, non stop. Krzyczyli ze mną Lady Gaga, czyli blonde hair. I wiecie, no nie mogło się przejść, także no nie chciałyśmy aż tak mega prowokować, a było duszno. Zmyję ten make-up, wykąpię się i słuchajcie, idziemy na kolację całą grupą, wszystkie dziewczyny będą. Nie wierzę, wielbłądy mają na sobie logo Clinique. Jedna z dziewczyn się odważyła, a my wszystkie mamy sukienki na sobie. Kochani, jestem już po Hannie. W ogóle to jest tak pięknie, muszę wam pokazać. Ale super. Gra fajna muzyczka chilloutowa. Pijemy sobie wino. Wszystkie robią sobie Hannę. Słuchajcie, idę właśnie na taki krótki wywiad z makijażystą i słuchajcie, trochę się stresuję, zobaczymy co mi powie. Coś ciekawego, jednak wiecie, to jest makijażysta gwiazd. Wyższy level, level pro. Chcę zadać kilka pytań właśnie na temat kolorów Clinique. I teraz będzie pierwsze pytanie, dowiemy się o najlepszy kolor pomadki matowej dla mnie. I have a question, Matej. Yes. What would be the best color? I would like you to match, you know, my perfect color. You can do, well, there's a lot of options. You, I mean, this color is perfect. So okay. If it's Clinique, I'm happy. If it's not, no, it's Clinique. It's Clinique. We'll get you one that is just like yeah, yeah. Okay, okay. Peony, blushing. Yeah, it's blushing pop. That's the one I've been using a lot. That's the color. Yep. You have felt? Yeah, it's that color. Yeah. Yeah. I think you're just a little bit worn from the earlier. It's that color. It's gorgeous on you. You have perfect lips, by the way. Wow. Thank you. Look at them. They're perfect. Contour is beautiful. No, shiny. It's a very good thing, you know? Is it good? Yeah, because you don't age. And I have another question. What is your favorite Clinique product? My favorite Clinique product of all of them, and I would say favorite because I've used it for 30 years, literally. It was one of the first range of Clinique skincare that I bought, and they had a liquid bronzer with it, which I love for myself. It's a gel. And then they made it for women, which I use all the time on my kit. And the way I use it, I look at the face, it's a little bit too flat and too powdered and too dead looking. Yeah. I literally put a drop of it in my hand, I warm it up like this, and I go just like that. And it makes the skin come to life in no time. I'm a big advocate of every woman should have a red lipstick in their in their home. So this is something that I've used on so many different clients, and everyone looks good. You know, having that on. Yeah, see you again soon. By the way, you're a phenomenon and you're amazing. I don't know how you do it. Your blogs are incredible. Thank you. Seriously. Thank you so much. And it cannot be easy to create content like that, but you're always so good and so genius. Jak widzieliście, spotkanie było bardzo fajne. Postanowiłam pogadać więcej właśnie o kolorach, a nie o samej pielęgnacji i tak dalej, bo inne dziewczyny pytały o różne rzeczy. A ja postawiłam jednak na pomadki, także cieszę się, w ogóle śmieszny zbieg okoliczności, że dziś rano pomalowałam się tą samą szminką, którą makijażysta gwiazd wybrał dla mnie, powiedział, że dobrze ją dobrałam, więc myślę, że to jest sukces mimo wszystko. Wyjazd nam po prostu super tutaj mija, ja teraz uciekam do miasta, Gosia ucieka nad basen i jeszcze będziemy korzystać z uroków Marrakeszu i znowu zrobiło się gorąco, także uciekamy. Sprawę i olej. Widzę, Ina się targuje teraz. Z panem. Kochani, we got everything. Dobrze, dobrze.
sobie. We got argan oil because Morocco is really famous for argan oil, but we have to be really really careful, then it will be 100% argan and yeah. It's not like mixed with other oils. So I like we had to smell and all these things and then top Even my English is not that good, guys. I'm so sorry. O rety, słuchajcie, byliśmy tak zmęczone. To tyle trwało w tych sklepach. Nikt nie chce nas wypuścić i w ogóle. Także wszystko już jest, zakupy są zrobione. Proszę bardzo. Yeah. Mamy dużo. Jest piękne rzeczy, także pokażę wam w filmie. Padam. I'll help you with that. I need some water. Zobaczcie, kupujemy dywany. I podoba mi się taki. Pan mi teraz szuka z kolorem. Zobaczymy, czego znajdziemy, a jak nie, to kupimy poduszki. A Zeina jest przewodnikiem. Hej! It is really nice. Hi guys, this is Zeina and I'm taking the lead of the vlog of Carolina and she's doing henna. Henna, good luck, good husband. Very, very fast. Okay, we'll see you later when it will be done. Bye guys! Kochani, to dzień mojego wyjazdu. Nie mam ochoty stąd wyjeżdżać, bo jest naprawdę pięknie. Chętnie bym tu została. Chciałabym, żeby Darek to zobaczył. Zobaczcie, jak ptaszki śpiewają. Pięknie jest, naprawdę. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, że fajnie było zobaczyć razem Maroko. Jestem zachwycona. Chciałabym tu kiedyś wrócić, tak jak mówiłam. Zachwyciły mnie kolory, jedzenie, ludzie, którzy są bardzo, bardzo mili. I chciałabym bardzo podziękować Klinik za to, że właśnie ja miałam okazję tutaj być. To było niesamowite przeżycie, nie wiem czy sama bym przyjechała do Marrakeszu. I ten wyjazd był tak inspirujący, że wracam bardzo szczęśliwa do Polski. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli kiedyś byliście w Maroku, to napiszcie mi w komentarzach, jak było. No i dajcie znać, czy chcielibyście się wybrać oraz czy mój vlog wam się podobał. Do zobaczenia.